Patrz, co mi przyszło. O, polarkę masz. Siema, hejo, z rana. Kawa mi się robi właśnie, zaraz będę wam nawijał co i jak u nas. Dużo się dzieje, dużo zmian, dużo zakupów do Raptora przede wszystkim. Może dzisiaj nawet nim wyjadę, ale zaraz wam opowiem co i jak było. O, właśnie kawę zrobiłem. Kawa oczywiście espresso z cukrem trzcinowym. Czekam właśnie na Tomka, przesyłki już przyszły, ale zaraz już wszystko wam opowiadam po kolei. Ja obudzony, mogę nawijać. Siema, hejos. Patrzcie tak. Co proszę? Zamontowaliśmy przednie wahacze od Raptora, żeby je pomalować, czyli tak podkład, farba, kolory, no to zobaczycie, to wam dopiero pokażę. Kwestia wybicia sforżni, Tomek wybijał i no tak jak niektórzy mieli rację, źle się do tego zabrał i po prostu je poniszczył, ale tak czy tak i tak były do wymiany, muszę wam powiedzieć, bo nie wiem kiedy one były wymieniane, ale są naprawdę jakieś starocie to były. Zamówiłem w ATV Expert oryginał Yamahy, 130 zł. Były zamienniki po 70, ale sprzedający mówi, że do roku powinny wytrzymać. Myślę, że oryginał Yamaha wytrzyma dłużej. Po prostu zamówiłem oryginał Yamaha. Dzisiaj będę to nabijał. Tomek musi przywieźć tawot, będziemy smarować. No oczywiście już założę pomalowane, w własnym zakresie malowaliśmy. Prawdopodobnie malowanie wahaczy by wyszło około 400. My wydaliśmy, nie wiem, 40 zł na farby. Wiem, że one są mniej trwałe, ale pojadę jeszcze kupić lakier matowy i lakierem matowym to zmatowię. Słuchajcie, różne szkoły są, jeżeli chodzi o ściąganie sforżni z wahaczy. I tutaj ktoś podpowiadał, że są specjalne ściągacze do łożysk, to tamto. Można wybić, drewienko, to tamto. Wczoraj przyjechał mechanik zawodowy i wybił nam to no, trochę inaczej jeszcze. I dobrze mu to poszło. Nie uszkodził nic. Wiecie co? Powiem wam, że nie można nakręcać jakiejś nakrętki i walić w to, nie? Tym bardziej jak są stare, stałe takie te sforżnie, no to ciężko je wybić. Mało tego, zamówiłem jeszcze opony, zobaczycie jakie. Jutro przyjdą, przód i tył, nowe zupełnie. Profil tyłu 22, wysokość opony 22. Jeśli chodzi o kostkę, no to podobny, zbliżony właśnie kostka jest do tego Razor, którą mam w tej chwili. Będę też wymieniał żarówki, bo LEDowe zamówiłem. Jestem ciekawy jak one długo wytrzymają, bo te LEDowe to jakieś, nie wiem, takie słabawe są. Ale zobaczymy jaka będzie różnica między starą lampą, mam Stanleya żarówki, oryginał tak jak jest Stanley lampa do Raptora. No dobra, no pokażę wam te paczuszki, co tam do mnie przyszło. Będę zakładał wahacze. No i co, jak wszystko się dobrze uda, no to jeszcze dzisiaj wyjadę i sobie pojeżdżę trochę. No i co, w sobotę jedziemy na motoświęconkę, czyli przerwa w terenie, będziemy po mieście jeździć. Wesołych świąt życzę wszystkim, przede wszystkim. Dobra, idę. Ale nie mam pretensji do Tomka, że mi tak źle wybił te wahacze. No, mówił, że to proste, no ale no się nie udało. Nie zawsze się udaje. Słuchajcie, zawsze jak ktoś pierwszy raz coś robi, to zawsze jakieś cyrki mogą wyjść, tak? Czasem się uda, czasem się nie uda. Wiem, bo pamiętam jak wymieniałem klocki w Raptorze, to też tam jakieś miałem problemy. Dłużej to robiłem, ale wymieniłem. Ale Tomek nie miał problemów z wymianą klocków u siebie w CB. Wszystko tam poszło dobrze. No dobra. Ciekawią mnie te żarówki LEDowe, zobaczymy opony i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało na Rapim po pomalowaniu. Patrz, co mi przyszło. O, polarkę masz. Tak. Siema. Patrz, sforżnie przyszły. Tu trzeba mocno młotkiem bić, tak? A, tak. Najlepiej sam młotek, wiesz? Tak. I tu śrubokrętem. Tak. I żaróweczki, patrz. No, pokaż, ledowe, ledowe. Idziemy montować. Ale duża. A ja. H6. H6. H6M. Tak. Aha. No dobra, bo tu się kołnik leży, a tu mam ten marker. O, marker mamy. Maciuś. Maciuś. Patrz. Chodź, będziesz żarówki montował. Ty, będziemy mieli porównanie, jak wygląda... No ty. Nie, a tu jest druga, nie jest dużo większa niż oryginalna chyba, co? Dobra, to trzymaj tamkę. Czekaj. No wysyłałem i włożyłem. Na złość ci zrobiłem. Prawda się zapali. Zdjęcie pójdzie. Ała, ała! Maciuś cię ugryzł. Tak łatwo się to wsadza? No, to co ty marudzisz, że taka robota? Patrz, trzeba mieć takie coś, żeby nie demontować lampy. Wiesz co to jest? Nie. Klap cegli. Już ktoś wachlacze pomalował. No, bleku. Tu leży reszta. Patrz, jak możesz tak po palcu, to masz żarówkę. To jest praktycznie to samo. Będzie pasować. To samo. Ładnie. Ładujemy. Aha, no właśnie, ty. No bo te metalki muszą się spotkać, te no muszą, no. To kiedy się spotkają? Na piwo w sobotę. Ale to chyba się powinno wsadzić, obrócić, żeby się zablokowało i one powinny idealnie trafić. No. Ty masz cierpliwość? Co mam? Cierpliwość? Zawsze. Przy tobie to trzeba mieć wrodzoną. Dobra, bo ja pourywam. Ty masz cienkie paluszki, to dobrze radość. Chińskie rączki. Chińskie rączki. Ciągnął z kieszeni, zaraz połamię. Chcesz jeździć ci latarką? Nie. O Jezu, to nie moje wysokości. Bo to trzeba na siłę wepchnąć, żeby one wskoczyły te z tego metalowego. Ta. Tu. Na siłę. Na siłę. Na prąd taki. No. To jest, ja mam ledy na siłę. No, będą dopiero świeciły. Zobaczmy teraz. Trzeba odpalić go, czy nie? No. To ja bieg zobaczę, czy nie ma. Neutral jest. No to dawaj. To tylko wygląda, czy też lepiej świeci? Może, według mnie może wyglądać tylko. No bo tak patrząc, ta żółta dawała jakby moc. Ja i tak bez świateł jeździłem zawsze. Prosta sprawa w Raptusie. Ściągamy gumę. Ciemno tu jak w dupie. Ty, a dalej to już ten sam Oskar tu zrób. Ja ci gumę ściągłem. Czekaj, to trzeba wcisnąć. Cisnąć i próbować poruszyć. Właśnie, ty musisz ją, ty, żeby ją wyciągnąć, przekręcasz ją? No poczekaj, no w lewo. Ty musisz w prawo dokręcić. W lewo odkręcasz. Chodzi o to coś, nie? Nie, bo ten cały... W lewo odkręcamy, wychodzi nam dynks. Żarówka luźno tu lata, nie? Też. No, nie. Tylko to trzyma po prostu. Daj te klapcęgi. Dobra, już to wezmę. Stare czpienie. Czpienie. Chodź tu, żarówo. I kolejna stuwa. A nie sprawdziliśmy, czy są długie. Ja potrzebuję szybką. Ta guma z tym końcówką... To jest bardzo blisko. Jest blisko. Dobra, ja spróbuję założyć tą żarówkę sam. Tu też jest tak blisko. No, bo nie chce się to przesunąć, nie? No. Chyba grutowa. To wiesz co, wywiń tą gumę w drugą stronę, potem się ją wywinie. Wywiń ją. No wywijam, a tym się. Ale całą, tak żeby wiesz, z każdej strony zeszła. O, coś takiego. No, czekaj, muszę sobie pomóc. Lepiej, no. No. Muszę sobie pomóc. Wywijamy gumę na zewnątrz. To jest tylko guma. No, gumę wywijasz do końca całą i gra gitara. Bo tak to naprawdę jest słabo, żeby to... Dobra, zrobione. Z latarnią. Jeszcze wsadzona. Nowa. Nową wsadziłeś? No. I ona tak sztywno ci ładnie siedzi tu? No, to tam chyba coś uszkodzone musiało być, bo tam tak sztywno nie było. Możliwe. Co, idzie? Ona nie jest sztywno już. Ona tak weszła, się zacięła, a już teraz jest dobrze. Jest tak jak tam. A. Chyba. Czekaj. Tak jest, też jest luźna. Wyjmij wóz, wyjmij wóz. No, no widać, no patrz. Ty jesteś majster, już na pałę pchałeś i wygiąłeś lekko ten dynks, widzisz? No. Ty jesteś kurwa zawodnik. Ja trzeba sobie radzić. Dlatego ona tak sztywno siedziała, bo na siłę ją zapchałeś. No. I potem ja dopychałem tym metalem i chciało wejść. Masz ten marker? Tak. Czekaj, już kończę, zaraz zrobimy. Może na Tomka oponie wypróbujemy. Tak. Ale sobie zrobiłem tutaj pojemniczek, patrzcie. Uszczelniłem go. Teraz to jest Raptor. Trzeba ten. Na koniec dnia opuścić roletę i zapalić, jak będzie ciemno. Wyjadę na dół, jak będzie ciemno. Jak nabijesz spożnie. Jak nabiję spożnie. Dobra, chodź ten pisać, zobacz. Dobra. My skończyliśmy, patrzcie. To jak zmienisz światła na długie? No, jeszcze raz. Mega. Kozacko. Czyli mamy już komplet. A zdejdzio? Kluczykiem? Kluczykiem? To zgadza. Wow. No i patrzcie, tutaj pomalowałem górne wahacze na czerwono, dolne na czarno. I co, jak? Dobrze? No. Czy nie dobrze? Mogłyby być czarne, nie? Nie. Nie? Nie. Tak jest lepiej. Polakierowałem jeszcze to lakierem matowym. Zrobiłem też sobie tutaj, opatrzcie, przykrywkę. Teraz te sprężyny nie pasują. No, sprężyny nie pasują. Puszki też się zmieniły. No ale zostaną białe, no. Nie pasują. No. Wszystkiego nie można mieć. No a co? Byś chciał co? Czerwone kupić? No. Ale nie, szkoda kasy, mi się wydaje, wiesz? Zanurzymy je w farbie. Zanurzymy je w farbie. Nie no, nie wiem, skarpet też nie będę zakładał. Nie, tak lepiej. No i jutro przychodzą opony, także nakręcę wam, co dalej się zmienia. Dzięki Tomek, że mi pomogłeś. Powsój? No. I co, udało się? Pewnie. Udało się. No ale roboty trochę było, no nie ma co mówić, nie? Ale tu już będzie łatwiej. Tak, no się nie zepsuje tyle, nie? Ja przynajmniej teraz nowa. No, jeszcze muszę nasmarować tylko te zwrotnice, znaczy te kalamitki, znaczy wahacze, no. Jutro będziemy smarować. Jutro może też się moment z Kubą ogarniamy. Dobra, jutro posprzątam narzędzia, dzisiaj już lecimy, bo już jest późno, po 17. No to trzymajcie się. Hejos, nara! Nara! Enduro, to bana największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.